prorokowi Jeremiaszowi, jak wiemy, przyszło działać w trudnych czasach, kiedy właściwie po bardzo nieciekawych rządach Manassesa i jego syna Amona, królów izraelskich, którzy właściwie mocno odeszli od wierności Panu Bogu, no na tron początkowo wstąpił młody król Jozjasz. W czasie rządzenia krajem przez Jozjasza wydaje się, że Jeremiasz na chwilę zamilkł, bo wydaje się, że tenże król Jozjasz idzie po właściwej linii wierności Panu Bogu. Ale po śmierci Jozjasza, gdy zginął z ręki Faraona w czasie najazdu Faraona, no wszystko się zmieniło. Jego potomkowie rządzący Izraelem niestety okazali się znowu niewierni i Jeremiasz musi nieustannie wzywać ten lud znowu do tego, by słuchał głosu Pana Boga. No, Jozjasz pewno odnalazł, jak to czytamy właśnie w historii zapisanej w Księgach Królów, zwój prawa Bożego. Prawdopodobnie tym zwojem był pewno trzon zasadniczy Księgi Powtórnego Prawa, tak zwany kodeks deuteronomiczny, który znajduje się właściwie dzisiaj w Księdze Powtórnego Prawa, głównie od rozdziału 12 do 26, i w oparciu właśnie o to prawo autor natchniony w Księdze Powtórnego Prawa później tworzy całą tę księgę z odpowiednimi komentarzami, wkładając w usta samego Mojżesza, jakby kazania, wzywanie do tego, by słuchać głosu Pana, strzec Jego przykazań. A wcześniej w oparciu o ten zwój właśnie król Jozjasz przeprowadził reformę, jak wiemy, niestety na krótko, bo po jego śmierci ta reforma upadła. Jakby w tym samym duchu tego wołania, które czytamy w Księdze właśnie Powtórzonego Prawa, woła też prorok Jeremiasz, będzie przez kolejne dziesiątki lat po śmierci Jozjasza właśnie nawoływał ten lud, by powrócił do posłuszeństwa, do słuchania głosu Pana, bo ten lud jest ludem przymierza. Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem. To wręcz formuła przymierza. Otóż Pan Bóg nakazał temu ludowi, by chodził jego drogami. Dlaczego? Bo ten naród, wierząc w swojego Boga, poszedł na Boże Słowo, poszedł za Jego wybrańcem Mojżeszem, dał się Bogu poprowadzić z niewoli do wolności i to ten lud obrał sobie za swojego Boga, właśnie prawdziwego Boga Jahwe. To nie jest tak, że Pan Bóg zmusił ten lud do czegoś i to nie jest tak, że ten lud czuł się może jakoś zdeterminowany, zniewolony. Oni przecież sami podejmowali decyzję, by iść właśnie za Bożym posłańcem i doświadczyli łaski wyzwolenia z niewoli. Ba, Bóg spełnił swoje obietnice i to właśnie dlatego, że oni poszli za Bogiem, weszli w przymierze z Nim. Bóg dał im ziemię, uczynił ich ludem, który miał swoją świątynię, miał swoją władzę, mógł prosperować. Przecież cały ten lud wraz z tym, co on otrzymał, był dziełem Boga. Tak było, póki oni słuchali głosu Bożego. Ponieważ
egzystencja, istnienie, zaistnienie tego ludu było dziełem Pana Boga i było warunkowane posłuszeństwem Bogu, to w takim razie ten lud powinien o tym pamiętać i powinien szanować właśnie to przymierze z Panem, wiedząc, że nie zawdzięcza swojej egzystencji sobie, tylko Bogu. Więc może utracić, jeśli odwróci się od Pana Boga. I rzeczywiście tak się dzieje. Dlaczego Bóg posyłał tych proroków, jak sam Jeremiasz mówi, od czasu wyjścia z niewoli aż do właśnie czasów najazdu Nabuchodonozora? Dlatego, że Bóg wiedział, że do tego ludu ma prawo, bo ten lud był jego dziełem, bo Bóg spełnił obietnicę. Więc niesłuchanie głosu Pana w tym wypadku to największa głupota. A jednak okazało się, że pycha i królów, i urzędników, i też prostych ludzi prowadziła ten lud do zwykłego życia jakby bez Boga. Sami próbowali sobie radzić, zapominając o Panu Bogu. Można by rzec, że podobna sytuacja jest z nami, z ludźmi Kościoła, z ludźmi ochrzczonymi. Przecież właściwie przyjmowanie chrztu to nie jest jakiś przymus. Jeśli powiedzmy ktoś otrzymuje łaskę chrztu w Kościele katolickim od samego Boga za pośrednictwem, prawda, szafarzy, to czyni to właśnie jakoś, wydaje się, na podstawie wiary, a więc deklaruje, że będzie temu Bogu służyć. Jeśli nawet ktoś jest chrzczony jako dziecko, to przecież jego rodzice i chrzestni mają zagwarantować, by dziecko ochrzczone było wychowane w wierze, by było świadome tego, że ono właśnie ma teraz nowe życie od Pana Boga, życie łaski, i nie robi Panu Bogu żadnej łaski, gdy Panu Bogu służy. Tymczasem widzimy, że nawet wśród tych, którzy nie wypierają się, że są na przykład katolikami, jest wielu takich, którzy uważają, że może i te obowiązki religijne, i Słowo Boże jest jakimś ciężarem. Szczególnie byłoby to niezrozumiałe, na przykład w obrębie naszej wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre, do której się jako dorosły przystępuje świadomie, dobrowolnie, ślubuje się, że będzie się trwało gorliwie w zażyłości z Panem Bogiem w Jego przymierzu i że będzie się słuchało Jego słowa. Gdy w takiej sytuacji, powiedzmy, należący do naszej wspólnoty osoby lekceważą kwestię głoszonego Słowa Bożego i nie chcą słuchać, zaniedbują słuchanie. Pomijam tu przypadki, kiedy różne sytuacje uniemożliwiają człowiekowi, bo są różne zajęcia, trzeba wychować dzieci, bo tego czasu jest mało, trzeba troszczyć się o biednych, albo również jakaś jest sytuacja trudna, zdrowotna, to dla człowieka, który obiera sobie Pana Boga i ślubuje Mu, że będzie Mu służył i Go słuchał, przede wszystkim najistotniejszą rzeczą, sprawą, celem w życiu jest dążyć do zjednoczenia z Panem Bogiem, do świętości, by cały czas nasłuchiwać, co Pan Bóg mówi. I mamy z jednej strony i w naszej wspólnocie ludzi, którzy gonią za każdym słowem Pana Boga i nadstawiają uszu. Panie Boże, co mi dzisiaj jeszcze powiesz? Co dopowiesz? Chcę słuchać, chcę usłyszeć i chcę to wprowadzić w czyn. A są tacy, którzy uważają, że słuchanie Bożego Słowa to jakiś ciężar. To jakby niepotrzebne wymaganie, bo właściwie mamy na co dzień dużo rzeczy i dużo spraw, które wydają się
obowiązkami, które trzeba wypełnić, no więc nie ma czasu na to czy na tamto. A jeżeli mamy słuchać Słowa Bożego, no to jakie rozumiemy, czy powiedzmy głoszone w Kościele Słowo, choćby głoszone homilie w ramach liturgii, czy one są rzeczywiście dla mnie Słowem Bożym, przez które Pan Bóg chce mnie prowadzić, czy też może niektórzy traktują to jako, powiedzmy, jakieś tam głoszenie przez moderatora, który chce, żeby go wszyscy słuchali, chce skupiać na sobie uwagę. Byłoby to jakieś wielkie nieporozumienie. Więc jeżeli deklarujemy się, że chcemy być ludem Pana i Panie Boże, chcemy, abyś Ty nas prowadził, to znaczy deklarujemy, że będziemy za wszelką cenę starali się usłyszeć, co Ty chcesz nam powiedzieć i chcemy każde Twoje słowo wprowadzić w czyn. Gdy patrzymy na takiego proroka, na przykład Jeremiasza, który sam o sobie mówi, że no, nawet rezygnował z wielu, powiedzmy, rozrywek, który zrezygnował nawet i z małżeństwa, powołany przez Pana Boga, oddaje się na służbę Panu Bogu, niejako całe życie, cały jego los jest w rękach Pana Boga. Tenże Jeremiasz mówi, że on często siada u stóp Pana Boga i nasłuchuje. I słuchając, żyjąc w tej szczególnej relacji z Panem Bogiem, tej bliskości, wie, bo Bóg do niego mówi, właśnie jak Bóg się upomina o ten lud i Bóg wie, że ten lud mógłby prosperować, że ten lud mógłby tak wiele zyskać, przede wszystkim życie i oczywiście warunki potrzebne do życia, gdyby ten lud trwał przy Panu Bogu i rzeczywiście szedł na słowo Pana. Tymczasem Jeremiasz zauważa, że nie poganie, nie kto inny, ale właśnie ten naród, który nawet i przychodzi do świątyni i przynosi tam Panu Bogu jakieś ofiary. Co z tego, że składa różne ofiary, jeśli w ogóle nie słucha słowa Pana Boga, nie chce słuchać i chodzi zupełnie swoimi drogami. Jeremiasz właśnie stwierdza tu też między innymi w 7 rozdziale swojej księgi, że oni no, powołują się na świątynię Boga i wydeptują te dziedzińce świątyni, a Pan Bóg się wręcz zdaje brzydzić tymi ofiarami. Wręcz jakby chciał je odrzucić, czy Jeremiasz ogłasza, że w ogóle te ofiary nakazane przez prawo mojżeszowe nie mają w ogóle sensu, że to nie Pan Bóg nakazał składać ofiary ze zwierząt? Tego Jeremiasz nie mówi. Jeremiasz chce jednak zrelatywizować kwestię ofiar składanych w świątyni w relacji do samego posłuszeństwa. Nie jeden prorok akcentuje to, że ważniejsze jest posłuszeństwo od ofiary. To powiedzmy już przeżył sam Saul, pierwszy król Izraela, który został właśnie za to odrzucony, że nie okazał posłuszeństwa, gdy Samuel kazał mu czekać i zwlekał, a Saul ośmielił się Panu Bogu złożyć ofiarę, nie czekając, nie okazując posłuszeństwa i za to został odrzucony. Więc pomimo, że złożył Panu Bogu ofiarę i to niemałą i wydawało mu się, że no, to jest jego obowiązek i nawet zaszczyt, że może Panu Bogu tyle ofiarować, to gdy przyjdzie Samuel, to mu pokaże, że to, co on zrobił, to jest wielka niewierność wobec Pana Boga. I składanie Panu Bogu różnych ofiar w formie rzucania mu ochłapów, to jest wielka obraza Pana Boga. I dlatego sam Pan Bóg przez proroka Jeremiasza i innych proroków
bardzo konkretnie wręcz powie, że się takimi ofiarami brzydzi, a nawet w niektórych miejscach czytamy, że najlepiej by było, gdyby, choć tak jakby czytamy u proroka Malachiasza, że lepiej by było może nawet zamknąć świątynię i w ogóle nikogo nie wpuszczać i nie składać żadnych ofiar, wtedy by była mniejsza obraza Pana Boga, niż właśnie udawać, że jest się pobożnym i wydeptywać dziedzińce. Więc Pan Bóg oczekuje przede wszystkim tego, byśmy okazywali Mu posłuszeństwo, czyli żebyśmy chcieli słuchać Jego głosu i byśmy poszli tymi drogami, które On wskazuje, które nam nakazuje. Powie Jeremiasz, ale nie usłuchali, nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc. Obrócili się plecami, a nie twarzą. Obrócenie się plecami to właściwie wyraz wielkiej pogardy. Ktoś do mnie mówi, a ja się odwracam plecami, nie chcę go słuchać, nie zwracam się do niego twarzą w postawie zasłuchania. I wobec Pana Boga to jest wielki afront i jest to wyraźna postawa, która charakteryzuje właśnie ten zatwardziały i pyszny naród. Od dnia, kiedy przodkowie wyszli z Egiptu, posyłałem sługi moje proroków, lecz nie usłuchali mnie, nie nadstawiali uszu. A więc Bóg oczekiwał, że skoro On jest pasterzem, który prowadzi, który wyprowadził z niewoli, to lud nadal będzie wręcz nadstawiał uszu, nadsłuchiwał. Uczynili twardym swój kark. Twardy kark, no, po karku czasem można oberwać. Więc jak się kogoś napomina, to można, prawda, gdzieś tam go siec po karku, a oni, mimo że Pan Bóg ich karcił właśnie poprzez słowo prorockie, oni sobie nic z tego nie robili. To znaczy okazywali, że są twardego karku. Nic nie było w stanie ich zmusić do posłuszeństwa. I okazuje się, że stali się gorsi niż ich przodkowie. No, ci przodkowie w czasach, kiedy Jeremiasz wypowiada te słowa, to oczywiście ci, można powiedzieć, ateistyczni prawie, że królowie z rodu Dawida, Manasses, Amon i ci, którzy słuchali tych królów i kraj doprowadzili do odstępstwa od Pana Boga. Teraz znowu ta sytuacja powróciła, ale nawet jest jeszcze gorsza. Oznajmisz im wszystkie słowa, ale cię nie usłuchają. Pan Bóg zapowiada prorokowi, zresztą sam prorok jest świadom tego, jaka jest sytuacja tego ludu. Więc z jednej strony prorok wie, jaka była do tej pory sytuacja, nie było dobrze, ale teraz okazuje się, jest jeszcze gorzej. I pomimo tej gorszej sytuacji, gdy Pan Bóg posyła kolejnego proroka, nic się nie zmieni. Będzie może jeszcze gorzej. Nie usłuchają cię. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. Przecież podobnie już kilkadziesiąt lat wcześniej, może blisko prawie 100, przy swoim powołaniu prorok Jeremiasz słyszał podobne słowa, że mają uszy, a nie słyszą, nie usłuchają ciebie. Prorok Jeremiasz przyjmuje od Pana Boga słowa. To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. A więc katastrofa nieposłuszeństwa. To, co właściwie ten naród w swoim postępowaniu, można by powiedzieć, powielał przez kolejne stulecia, charakteryzowało także ten naród w dobie, kiedy przychodzi Pan Jezus. I ta przewrotność tego ludu okazuje się jeszcze gorsza.
czyli ta zatwardziałość, opór wobec Pana Boga, staje się rzeczywiście fatalny. Oto dzisiaj czytamy dość złożony fragment z kilku niejako segmentów wskazujących na kilka wątków, które się splatają. Pan Jezus najpierw w 11 rozdziale uczy modlitwy. Wskazuje tutaj na to, że choć Matka Boża błogosławiona, to jednak no, błogosławieni ci, którzy Słowa Bożego słuchają i zachowują Go. Będzie też opowiadał, przywoływał historię, powiedzmy, szukania mądrości przez królową Saby. U Salomona przywoła znak Jonasza. Więc to wszystko jest niejako w kontekście tego, co tutaj właśnie też Pan Jezus mówi w związku z wyrzuceniem złego ducha i oskarżaniem go o opętanie. Jezus wyrzuca złego ducha, który był niemy. To znaczy, że ten demon uniemożliwiał człowiekowi mowę, czyli wiązał również jego język. I zmiana wyraźna, bo po egzorcyzmie ten człowiek przemówił. Bóg zatem dokonuje wielkiego cudu, że daje człowiekowi możliwość mowy, a zatem także chwalenia Pana Boga. Jeremiasz słyszał z ust Pana Boga: przepadła wierność, znikła z ich ust. Więc ten naród, który zgrzeszył wobec Pana Boga, on wręcz, można powiedzieć, zamilkł, czy jeżeli nawet w świątyni chwalił Pana Boga, to były to słowa przewrotne, nie wyrażające prawdy, czyli wierności Panu Bogu, czyli odstępstwo od Pana Boga w jakiś sposób wyraża się w braku właściwego kultu Pana Boga, wyrażanego również ustami. Człowiek, który zostaje uwolniony, no w tym wypadku ten niemy, teraz może przemówić i oczywiście jednym z owoców uwolnienia jest właśnie chwalenie Pana Boga. W tym wypadku z jednej strony jest mowa o tym, że ten człowiek zaczął mówić, a z drugiej strony jest mowa o zdumieniu tłumów. Ale to, że tłumy są zdumione, to jest troszkę takie dwuznaczne, bo zaraz okazuje się, że niektórzy z tych tłumów, które były zdumione, interpretują ten cud w sposób przewrotny. Niektórzy z nich rzekli, inni zaś znowu domagali się znaku. A więc jedni z tego tłumu uważają, że Jezus jest opętany i mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni znowu, wystawiając go na próbę, czyli jakoś kusząc, domagali się od niego znaku z nieba. Dwie rzeczy łączy święty Łukasz w tym właśnie miejscu. U świętego Marka mamy to rozdzielone. Więc mocą Belzebuba i Jezus na to odpowiada między innymi przywołaniem właśnie praktyki samych Żydów. W czasach Pana Jezusa no, pojawiały się te praktyki egzorcyzmów, więc Jezus mówi, a czyją mocą wyrzucają złe duchy ich synowie? Otóż wyrzucenie demona jest właściwie cudem, można by powiedzieć, i znakiem jednoznacznym, bo jest działaniem wyraźnie przeciwko mocą zła. O ile różne cuda, jakieś tam uzdrowienia można by interpretować dwuznacznie, bo można by się zastanawiać, czy to nie jakieś czary, jakieś bioenergoterapie, jakieś inne dziwaczne czasem rzeczy, niekoniecznie uzdrowienie od Pana Boga, to o tyle przeganianie demona, który jest wrogiem Pana Boga, wyraźnie, jednoznacznie jest działaniem boskim.
po linii Bożej. Więc w sumie jest to tak czytelny, ewidentny znak, że właściwie nie powinni mieć takich wątpliwości. Stąd, gdy oni jednak takie rzeczy o Jezusie mówią, to Jezus tłumaczy im, że każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje, dom na dom się wali. Gdy naród izraelski był jednością, był siłą, choćby jeszcze za panowania Dawida, Salomona, później gdy się podzielił, gdy się pokłócił, no to po czasie najpierw Królestwo Północne, później Judea doświadcza tragedii, dom na dom się wali, spustoszenie. I Pan Jezus odnosi to do sprawy szatana. Jeśli szatan z sobą skłócony, to jakże się ostoi jego królestwo? A więc Pan Jezus wykazuje, że jest nielogicznym mówienie w ten sposób, że on przez Belzebuba wyrzuca złe duchy, bo oznaczałoby to, że szatan jest aż tak głupi, że sam się sobie sprzeciwia i sam niszczy swoje królestwo. A więc jest to po prostu nielogiczne. Więc skoro oni byli w stanie uznać, że ich synowie już jakoś mocą Bożą byli w stanie wyrzucać złe duchy i temu działaniu nie przypisywali wpływu demonicznego, tylko właśnie, na jakiej podstawie zresztą, pewno mówili, że to w imieniu Pana Boga wyrzucają złe duchy, to dlaczego teraz Panu Jezusowi zarzucają właśnie działanie w imieniu demona? I Pan Jezus mówi, oni będą waszymi sędziami. Czyli właściwie ich przykład, ich praktyka, którą wy chwaliliście, będzie przeciwko wam. Bo w moim wypadku odmawiacie, że może być to działanie w imieniu Pana Boga, chociaż jest tak jednoznaczne. I Pan Jezus tu w wersji Ewangelii Łukaszowej mówi dalej, a jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Więc mamy dwa razy jeśli. Pan Jezus rozpatruje dwa przypadki. Jeśli przez Belzebuba by wyrzucał, a teraz, a druga możliwość, jeśli ja jednak palcem Bożym. Gdy porównujemy tę Ewangelię z Mateuszową, to mamy podobną frazę, tylko zamiast palcem Bożym jest przez Ducha Świętego. Jeśli ja przez Ducha Świętego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Święty Łukasz pisze o palcu Bożym, dlatego że on przede wszystkim przedstawia Jezusa jako i nowego Mojżesza, i Eliasza, można by rzec proroków wręcz, cudotwórców. I Jezus dokonuje cudów, które przypominają cuda czynione właśnie przez wielkiego Eliasza, ale też właśnie to stwierdzenie, że Jezus palcem Bożym wyrzuca złe duchy, przywołuje nam choćby Księgę Wyjścia 8:15, gdzie czytamy o plagach egipskich. I może pamiętamy, że te plagi postępują, jakby narastają, ale w wypadku pierwszych plag to ci czarownicy egipscy, napisane jest, że oni też potrafili taką plagę sprowadzić. Więc to samo oni uczynili. Więc to było jakby też w ich mocy. I tak nawet gdy te żaby pojawiły się, to jeszcze tak mówią. Ale gdy pojawia się kolejna plaga komarów, to okazuje się, że czarownicy już nie mogą i w tym momencie mówią do Faraona, o, to już przekracza nasze możliwości, to jest palec Boży. A więc w pewnym momencie, gdy te plagi są coraz intensywniejsze, jest jakaś gradacja, to
to okazuje się, że Mojżesz czyni takie znaki w tych plagach, które już jednoznacznie świadczą, że nie może być to dzieło po prostu ludzkie, jakiś nawet i czarowników, tylko jest to palec Boży. Więc ten palec Boży, tym bardziej tutaj przywołany, podkreśla, że cuda egzorcyzmu są jednoznacznym znakiem, że Jezus działa w imieniu Boga. Palec to na pewno Boży, a nie demoniczny, bo byłoby to zupełnie nielogiczne i można by rzec nieteologiczne, czyli zawierałoby jakąś nawet sprzeczność teologiczną. Skoro więc ja palcem Bożym, czyli ja w imieniu Pana Boga, jako przedstawiciel Boga, jak kiedyś właśnie Mojżesz, wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło, zjawiło się już, zawitało do was Królestwo Boże. Królestwo Boże to zapowiadana rzeczywistość eschatologiczna, ostateczna. Oczekiwano, że Pan Bóg wobec tego zła, który dzieje się też na świecie, którego doświadczają ludzie, przyjdzie i zaprowadzi ten boski ład i porządek znowu, czyli Bóg przyjdzie i zakróluje. Więc Pan Jezus pokazuje, że wyrzucanie złych duchów jest ewidentnym znakiem wskazującym na to, że Królestwo Boże nastaje, czyli te znaki mają charakter, można by rzec, taki teofanijny, objawiający moc Bożą, która przychodzi zaprowadzić ład i porządek. To sam Bóg wyrzuca przeciwników i zaprowadza tę przestrzeń. Bóg zaczyna królować. Więc w tych cudach Pana Jezusa, sam Pan Jezus wskazuje, można i należy wręcz rozpoznać działanie samego Boga i można by powiedzieć, że szczególnie przez egzorcyzmy ta sprawa jest jednoznaczna. I dalej Pan Jezus pokazuje, można by powiedzieć, na jakiej zasadzie on tutaj dokonuje tego. Mówi o mocarzu. Mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, więc oczywiście robi aluzję do królestwa szatana, ale gdy nadejdzie mocniejszy, to zabierze mu broń, odbierze broń i go ograbi i łupy rozda. No więc Pan Jezus tłumaczy, że on przychodzi jako mocniejszy, mocniejszy od szatana. I przychodzi z taką mocą, że może szatana ograbić i pozbawić go też jego niejako własności, czyli tego, co dzierżył, tych, których zniewalał. Jest niejako egzorcyzmowanie, jest wydzieraniem dusz ludzkich, wydzieraniem życia ludzkiego spod władzy szatana, dlatego że właśnie następuje rozbrojenie demona. Jezus więc jawi się jako rzeczywiście potężny Bóg, który moc strasznego demona, którego ludzie się bali, który powodował takie spustoszenie, potrafi rozbroić, odebrać mu broń, nawet go związać, uczynić go, można by powiedzieć, bezbronnym, bo on jest po prostu mocniejszy. Zatem również te egzorcyzmy mają pewien wymiar chrystologiczny. One bardziej objawiają też, kim jest Jezus. On działa w imieniu Pana Boga i on jest tak mocny, tak potężny. Zatem żadne moce szatańskie nie mogą, prawda, tutaj w jakiś sposób postawić tamy przychodzącemu wraz z nim Królestwu Bożemu. I dalej pojawia się sentencja. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Można powiedzieć takie stwierdzenie wskazujące na szczególną wyłączność, czyli
bycie z Jezusem, działanie wraz z Nim, współdziałanie z Nim, stanięcie po Jego stronie jest jedynym, które właściwie no, jest niejako dopuszczalne w boskich planach. Czyli jeżeli ktoś ma zbierać, to tylko z Jezusem. Idea owego gromadzenia, zbierania, w przeciwieństwie do rozpraszania, dotyczy kwestii ludu Bożego. Królestwo Boże wiąże się także z ideą ludu Bożego. Pan Bóg zaprowadza to królestwo, swoje panowanie w swoim ludzie. Więc musi być też jakaś przestrzeń, gdzie Bóg właśnie króluje. To królowanie Boga według Starego Testamentu miało wiązać się z tym, że Bóg zgromadzi na nowo rozproszony lud. W ogóle ludzie się rozproszyli po grzechu, jak pamiętamy choćby wieżę Babel, więc Bóg swoich wiernych gromadzi. I okazuje się, że Jezus ukazany jest w tym momencie jako ten Boży posłaniec, który realizuje boski plan zbierania, gromadzenia i pokazuje, że jeżeli ktoś no, mówiłby, że przynależy do Pana Boga i on dokonuje takiego dzieła na rzecz ludu Bożego, by go gromadzić, to ten ktoś musi stanąć po stronie Jezusa, musi uznać Jezusa. Odrzucenie Jezusa zatem, chce Pan Jezus pokazać, jest jednocześnie stanięciem przeciw i niemu, i przeciw samemu Bogu, skoro mamy tutaj skonfrontowane dwa królestwa, królestwo szatana i królestwo Boże. Jezus działa palcem Bożym w imieniu Boga, no więc nie ma innego wyjścia. Jeżeli ktoś chce być współpracownikiem Boga i chce należeć do Boga, powinien być z Jezusem. Jeśli odrzuca Jezusa, inaczej mówiąc, jest przeciw Jezusowi, odrzuca Królestwo Boże. A konsekwentnie wszelkie jego działania, Pan Jezus mówi to do przedstawicieli też ludu Bożego, Starego Testamentu, do tych też może i przełożonych ludu, którzy uważali, że jak oni nauczają, to też posługują ludowi, by ten naród utrzymywać w jedności przez właśnie utrzymywanie ich w tej samej tradycji, właśnie w, powiedzmy ucząc tych zasad, obyczajów właśnie opartych na Bożym prawie. A tymczasem okazuje się, że ich nauczanie, gdy odrzucają Jezusa, teraz, gdy Jezus przyszedł, jest już rozpraszaniem. Więc nie ma dwóch dróg. Nie ma drogi na przykład żydowskiej, że fajnie, że Żydzi jeszcze dzisiaj gromadzą się w synagogach i oni część ludzi, część ludzkości zgromadzą w synagodze i to jest ich droga zbawienia i droga tych, którzy posłuchają, do których Żydzi dotrą w opozycji do Pana Jezusa, więc chodzi o wyznawców judaizmu, nie tyle Żydów w znaczeniu etnicznym. Ci, którzy no, rzeczywiście chcą być zbawieni, należeć do ludu Bożego, końca czasów i do Królestwa Bożego, muszą przyznać się do Jezusa i uznać Jezusa. Tylko oni, to jest jedyna droga. Więc albo z Jezusem, albo przeciw Niemu. Nie ma jakiejś pośredniej, czy nie ma jakiejś drogi równoległej względem chrześcijaństwa. Dzisiaj jest dużo zamieszania na ten temat, bo niektórzy zbytnio kłaniając się przedstawicielom judaizmu, chcą jakoś tak zachować, powiedzmy, no jakby tę drogę narodu, jak to mówią, wybranego, jako co narodu bratniego, jako nasi starsi bracia w wierze, tu trzeba bardzo uważać, bo to tak nie jest. Czyli gdy Żydzi myślą, że no wy sobie chrześcijanie tam wierzcie, ale no możemy przyjąć, że może dla was to jest taka droga, ale dla nas jest inna, nie ma. Jest tylko jedna.
Trzeba uznać Chrystusa. Chrystus przychodzi jako jedyny Zbawiciel świata, więc w dzisiejszych czasach trzeba to na nowo przypominać, bo rzeczywiście w ramach New Age próbuje się to wszystko relatywizować. Wobec tych różnych ruchów onego czasu prefekt Kongregacji Nauki Wiary przygotował w imieniu tej kongregacji podpisaną przez ówczesnego papieża Jana Pawła II deklarację jednoznaczną Dominus Jezus, pokazującą, że Jezus jest rzeczywiście jedynym Zbawicielem świata i ta deklaracja jednoznacznie pokazuje, jakie jest też stanowisko chrześcijan względem, powiedzmy, także można by rzec, innych opcji, które chciałyby wprowadzać jakiś relatywizm właśnie w kwestię tego zbawienia. A więc kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, mówi Pan Jezus. Przyglijmy zatem do Niego i dajmy się prowadzić Mu Jego słowem, czyli bądźmy Jemu posłuszni.